Mój statyw! Moja torebka! To ja! O, jedźmy! Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy. O nie, nie, nie. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Otwórz skrytkę zdalnie. Jezus, biegnę na samym dole. Mam, odebrałam paczkę, bo z jakiejś... Paliwo tak staniało, jest tak gorące, że trzeba odpalić samochód i włączyć klimę. Z 2 miesiące temu, miesiąc na pewno, może nawet i 2, mówiłam, że nagram taki film z roślinami, w sensie z oplątwami. Wymyśliłam serię na 2 filmy i tu właśnie mam coś, co będzie mi do tego potrzebne. I mi się wydaje, że to będą bardzo fajne inspiracje. W przeciągu, mi się wydaje, 2 tygodni, może niecałych, pojawi się ten film. Film z oplątwami. Mój statyw. Moja torebka. To ja. O, jedźmy. Dzisiaj jest piątek, 9 czerwca. To dokładnie, nie, to właśnie nie dokładnie, nawet nie minął tydzień, odkąd jest pieczara na dworze. W niedzielę minie tydzień, bo od niedzieli się zaczęła robić lekka pieczara i już człowiek chodzi z tynko, puf, odmucho, Jezus, jak gorąco, ja nie wytrzymię. No cóż, tak powinno być już od mniej więcej 2 miesięcy, a tu dopiero od niecałego tygodnia, a tu już źle. Jestem tutaj nawet nie 30 sekund, dobra, może teraz już 30 sekund. I po prostu czuję, jak moja pitryna zaczyna oblegać się potem, tu też zaczyna mi wychodzić. Uwaga, moi mili, jest tutaj 28 stopni, ale wilgotność powietrza mamy 80%. Ja pierdzielę, dla roślin to jest cudowne i w sumie i taka temperatura, takie kiszenie też troszeczkę im sprzyja, bo tutaj też jest, jakby nie było, trochę roślin tropikalnych, ale daj ta żyć. Codziennie wchodzę tutaj okno otworzyć, no bo ja nie chcę, żeby to się tak kisiło, no ja pierdzielę, nie, no nie ma po prostu takiej opcji. No czajcie, o co chodzi, naprawdę, jak tu jest gorąco, Boże. Dlatego chyba w tym roku latem jeszcze nie będziemy tutaj siedzieli, tylko jeszcze chwilę poczekamy. O i patrzcie, możecie zobaczyć tego skrzydło kwiata, bo pytacie się o niego. Patrzcie, ma się całkiem dobrze, odżył i co prawda ten liść, widzicie, i ten... To były pierwsze liście, które zaczęły wychodzić po tym jego bardzo, ale to bardzo dużym przesuszeniu przez moją teściową. Jej powiedziałam, że on lubi dużo wody, ale ona nie sądziła, że on aż tyle lubi wody. Dlatego on został troszeczkę przesuszony. I te pierwsze 2 liście, które wypuścił, są takie właśnie z defektem. Ale kolejne już wychodzą piękne, ładne. Jak widzicie, odżył bananowiec. Zobaczcie, wypuszcza sobie pięknego. To właśnie rozwija nowego liścia. Dobra, zanim się tutaj temperatura zrobi odpowiednia, to na razie wychodzimy. Ryszard, patrzcie, Rysiu się chłodzi. Rysiu się chłodzi. Prawda? Rysiu, czy to jest romantyczne? Rysiu! Chłodzisz się? I patrzcie, jak głupio, nie? Tutaj na korytarzu jest rewelacyjna temperatura, a tam w pokoju jest po prostu kiszonko. Rysiu! O matkę, romantycznie. Tu my nie przeszkadzamy, Ryszard. Idziemy. Ej, i dzisiaj mieliśmy taką akcję. Laura robi siku na nocnik w dzień cały czas. Non stop. Nawet w trakcie zabawy nie trzeba jej przypominać. Nie wiem, skacze na trampolinie i nagle jest, wiecie, mama, mama, nocnik. Także zajęło nam to 1 dzień? Tak, bo w pierwszy dzień tylko raz się posiusiała. Tak, i bez problemu robi cały czas. W nocy, wiadomo, pampers, bo ja nawet nie oczekuję, żeby dziecko, które się uczy, żeby już od razu w nocy się wybudzało i wiedziało, że trzeba zrobić siusiu. To jest absolutnie normalne. Czekajcie, tu jakiegoś takiego liścia widzę, to jego wyrwiemy. I to, co powiem, to może wcale nie jest takie śmieszne, ale jak ja to... Jak ja byłam przy tej sytuacji, to było... Ja myślałam, że się zasikam ze śmiechu. Laura przyszła do mnie i mówi tak, mama, zrobiłam kupę. A miała majtki, nie? Ja mówię, gdzie? Ona mówi, no w majtki. A ja mówię, czemu nie zrobiłaś na nocnik? I ona stoi taka zmieszana i tak, bo ty mi nie powiedziałaś, że tam się robi. Także mamy wina, bo słuchajcie, każdy w sumie
No, dziecko ma rację, bo cały czas każdy gadał siku, 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 siku. No przecież nikt dziewczynce nie powiedział, że trzeba tam kupę zrobić, prawda? I dzisiaj była druga sytuacja. Fakt, że jeszcze dwójki nie było na nocniku, nie wylądowała. Ale dzisiaj też była taka sytuacja, że ona mówi, że idzie robić. I ja mówię, dobra, no to ona się zamyka w pokoju, bo ona zazwyczaj jak chce coś zrobić, to albo się zamyka w łazience, albo się zamyka się gdzieś w pomieszczeniu, żeby wiecie, była cisza, spokój i tak dalej. I zamknęła się, ja włączyłam odkurzacz, nie? Ona wychodzi, tak stoi i tak, mama! I tak akurat wiecie, jak ten odkurzacz chodził, no to widziałam ją, nie? Wyłączyłam odkurzacz i ona tak, nie mogę się skupić. I powiem wam, że mamy jaja jak berety, naprawdę. Dwójpółletnie dziecko mnie zażywa. Cześć, haj, dzień dobry. Haj, dzień dobry. Zaraz idziemy. Na dwór. Na dwór. I co robiliśmy tu? Psikałyśmy. Tak, kremikiem na słońce, tak? Na słońce. Daję. Pan już nie ma umyty, miałam rączki. A, i umyłaś rączki, tak? Pan mam i, o, pokaż kitkę, odwróć się. Zobaczcie, poczekaj. Zobaczcie, jaka kitka, tak? Ale co z tego, że kitka, jak trzeba kapelusik... Kupa była. No była, ale gdzie była? Tutaj. Z pampersa. Z pampersa. No, niestety była, to co wam opowiadałam, no to tak jak ona już mówi, no żadna tajemnica. Niestety próbowała tam przez 5 minut na tym nocniku i zawołała, mama, czy mogę pampersa. Mówię, dobra, no to już się nie będziemy męczyć, przecież no kiedyś przyjdzie ten moment, że rzeczywiście zrobi. Podejmowała próbę, ale nie wyszło. Jak? Mama, co robisz? Co ty powiedziałeś? Mama, co robisz? A, kolczyki co robisz? Czemu nie mam kolczyków? Bo cię mnie uszy bolą. Tutaj? No, musisz podmuchać. Kurczę, chyba założę. Drugi też? Poproszę. Kurczę. Chyba założę teraz. No, chyba założę. Tak? Jeżeli chodzi o obiad, to my się dzisiaj nie męczymy, bo mamy malutki garnuszek. I zrobimy z tego dzisiaj pomidorówkę. A może na wieczór zrobimy grilla? Oj, 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 jak się zrobi trochę chłodniej. Powiedz grill. 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 A patrzcie, jadła loda i już sukienka brudna, wiesz, od lodzika tu. No, niestety. Jakby te chusteczki. A jeszcze? No to poproszę tu buziaczek. Kurczę. Rewelacja, widzowie. Masz szminkę? Jak was bolą uszy po sztucznych kolczykach, to zobaczcie. Nie ma szminki? Mam szminkę właśnie. Dziękuję. Mogę tykać? Ale nie, bo ty chcesz, ja wiem co ty chcesz. Ona chce teraz babrać tą szminkę na ustach i... Dobra, to mama zaleje kawkę i... I pójdę. Dobrze, to poczekaj, bo ja nie wyjdę. Jest decyzja, że będzie grill. Postanowiłam wyciągnąć... Kurczę. Postanowiłam chyba wylać. Widzicie? Kurczak. I on się marynuje w najprostszej marynacie na świecie. Tu jest tylko i wyłącznie sos sojowy, sporo miodu, trochę soku z cytryny i to jest wszystko. Nic więcej tu nie daje. Ten kurczak zawsze znika, a dzieciaki u nas to tak go lubią, że mówię wam. Tutaj robię masło czosnkowe do chleba i wariacji też jest mnóstwo. No jest świeżo wyjęte z lodówki, na razie zostawię w temperaturze pokojowej, żeby troszeczkę zmiękło i wtedy wymieszam. I tu widzicie, ja już powyciskałam przeciśnięty przez praskę świeży czosnek. Może być suszony, mogą być zioła do tego. My ostatnio mamy fazę, wszyscy właśnie, na całą kostkę masła ja daję nawet z 6 dużych ząbków czosnku i bardzo sporą ilość soli. Po prostu to mieszam. Koniec. Możecie dać zioła, możecie kombinować. I będą jeszcze dwie sałatki i potem możecie mi napisać, czy je znaliście. Wydaje mi się, że ta, która będzie z pomidorem, jest na pewno bardziej znana. Ta druga mi się wydaje, że mniej. Ale to jest moje, wydaje mi się. Więc zaraz zobaczymy, ile moje misie miały racji. Więc potem dajcie mi znać, czy znaliście te sałatki. To muszę dać do lodówki, żeby się przegryzło. Ten kurczak, który tu się marnuje. Na przykład my mamy tego grilla Stefala. Można go zrobić na grillu. Potem można go zrobić na patelni. Pamiętajcie, żeby ten sos sojowy, który tutaj jest, znaczy no cały ten sos, ta marynata, wylewać jeszcze, bo ten miód, który tam jest, on się będzie karmelizował i się tak przyklejał do tego mięsa. Z tego można zrobić też fajną sałatkę. Albo można zrobić do tego danie z ryżem. Jakąś fajną sałatkę, jakiś ryż z warzywami. Bardzo fajna marynata do kurczaka, która jest do wykorzystania do różnych rzeczy. Do tortilli też bym dał. Tortilli. Mówiłam wam ostatnio, że mam taki umysłowy problem. Tortilli.
No jakoś tortilla mi nie wchodzi w mózg, no ale dobra. Kij w to, czy wchodzi, czy nie wchodzi. Dobra, będziemy robili sałatki, to włączę kamerę. Tak patrzę teraz w podgląd, czemu mam tu pasy? W ogóle nie, myślałam, że mam skręcone. Nie, dobrze mam zapięte. I tu, ja siedzę w... Ja pierdzielę w ogóle. No bo wyszłam ze sklepu i tak było gorąco, że tak jakoś szybko wsiadłam. Ej, i nie uwierzycie, zamiast zakupów tutaj na siedzeniu, to położyłam z tyłu za siedzeniem tutaj, tym. Nie w bagażniku, wiecie, że my do zakupów... To, że nie używamy, to jest jedna sprawa. My wtedy automatycznie, jak jedziemy do sklepu, to my nie mamy bagażnika. Nie mamy, nie posiadamy takiego czegoś w samochodzie. Nie mamy. Prawo jazdy jest od chyba 2009. To 14 rok leci i od samego początku mamy samochód. Czy ja miałam wcześniej i tak dalej, no nieważne. Znowu mieliśmy problem, ile jesteśmy po ślubie, ile jesteśmy razem. Stwierdziliśmy, że, taką strzeliliśmy szybką analizę, że razem jesteśmy od 2006 roku. Mój ty panie jedyny. Tyle lat męki pańskiej, a ślub był chyba w 2014. Czyli w przyszłym roku będzie 10 lat i 18 lat. Nie, no się śmieję. No ale... Medal powinnam dostać. Potrzebowałam do tej jednej sałatki seler naciowy. No i po prostu on jest z tyłu, nie? 29 stopni jest i jest progres, bo zapowiadają u nas na chyba wtorek, środa, bo dzisiaj jest u nas sobota. Wy macie niedzielę, więc jeszcze życzę wam miłej niedzieli, bo wy oglądacie filmy wieczorem. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorzy łaskawy, byle nie do Warszawy. O nie, nie, nie. Dobra. Skończmy tę tragikokomedię. Czekajcie, muszę sobie buciki założyć, bo aż sobie zdjęłam. Zaraz będziemy startowali. Chciałam coś jeszcze powiedzieć, nie wiem, zaczęłam śpiewać. Dobra, jedziemy dalej. A, chciałam powiedzieć, że zapowiadają te deszcze w końcu. U nas jakieś. Dobra, jedziemy. Patrzcie, końcówka, no końcówka. Bordowe są aż. Patrzcie, aż są bordowe. Patrzcie, ale wieje. Ale to jest bordo. To jest bordo. Zaczynam. Pierwsza sałatka. Ja robię to na oko. Z trzy łodygi selera naciowego. Jedno jabłko. Trochę soku z cytryny. Sól, pieprz. I orzechy włoskie. Ja mam orzechy włoskie akurat tutaj od nas, bo teściowa jeszcze miała w piwnicy, wiecie? Seler naciowy może... Poprzekrajam na pół jeszcze. O, ale przekroiłam. Na połówki i posiekam. O, 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 dobra. I posiekamy na takie drobniejsze. Przepraszam, do tego też będzie ser żółty, którego pokroję w kostkę. Porządna garść orzechów włoskich. Tak, i jeszcze troszkę posiekam na mniejsze. Obieramy jabłuszko. I jabłko w kosteczkę. Wzięłam na razie połowę tego sera. Mam jeszcze jeden. I nie wiem, czy do tej drugiej sałatki nie będzie za mało. Tutaj pokroję go w kostkę, ten żółty. Znaczy już tu wrzuciłam trochę więcej i teraz tu by można było jeszcze dać jakieś rodzynki, nie mam, nawet nie lubię, więc damy tak, troszkę soku z cytryny, dobra, troszkę soku z cytryny, teraz na pewno wkręcimy jeszcze troszkę pieprzu. I tu powinna iść teraz sól i majonez. I to jest wszystko. Ale przejdziemy do drugiej sałatki i zaraz zobaczymy, czy ten sos, który tu jest, nie damy tutaj, bo on też będzie pasować, jeżeli zostanie. Więc ta druga też jest banalnie prosta i tak jak wam mówiłam, się wydaje, że większość chyba osób je zna. Jak widzicie, mam taką kostkę żółtego sera i mi się wydaje, że zetrzemy to prawie całe, a tamtą drugą kostkę, która mi została, ja sobie wykorzystam na jutro do jednej rzeczy, także spokojnie, akurat miałam dwie. Nie, chyba całą tutaj damy, dobra. No, więc ja sobie ścieram akurat to na tarce o grubych oczkach. No, wy możecie zrobić tak, jak wam pasuje. Jeżeli wam pasuje w kostkę, to możecie zrobić w kostkę. Mam pomidorki koktajlowe. Nie muszą być koktajlowe. Akurat nam zostały, postanowiliśmy je wykorzystać do tej sałatki. Mogą być normalne pomidory.
Możecie je pokroić też jak chcecie. Mogą to być większe kawałki, mniejsze. Ja pokroję w takie, jak widzicie, mniejsze. Czyli mamy na razie tutaj pomidor i ser. Jak sobie zetrzecie, jak sobie pokroicie, to już jest, że tak powiem, wasza brocha. I teraz tak. Do tej sałatki można zrobić jogurt naturalny, wymieszać z majonezem, przecisnąć świeży czosnek przez praskę, sól, pieprz. Ja używam takiego sosu czosnkowego, możecie to znać u mnie na kanale. I ja to mieszam z jogurtem naturalnym plus, nie wiem, z czubata łyżka majonezu. I ja mam zrobiony dzisiaj duży jogurt naturalny i na duży jogurt naturalny zawsze daję dwie te saszetki. Mieszam to i do tego daję, no tak jak wam mówię, no z dwie łyżki majonezu. I to powinno iść całe do tego. Teraz się zastanawiam, czy dać to całe. Tak, wiecie co? Dobra, to zrobimy tak, jak być powinna. Mamy, że tak powiem, problem z głowy. Zawsze jak zrobię sałatkę... No właśnie. Z tym sosem... Jogurt naturalny... Ten sos czosnkowy, gdzie jest ostrość. Ten sos czosnkowy... To zawsze wszyscy się zabijają. Bo ja już kilka lat temu... Nagrałam wam z tym sosem sałatkę, czekajcie, jaka to była sałatka? Z brokułami chyba, nie? Z brokułami. Jeny, wrzucę wam link w informacji pod filmem. Ona jest przepyszna. Ostatnio jak robiłam tą sałatkę, to zrobiłam trochę... Zrobiłam, dałam trochę szynki, bo mi zostało po prostu trochę szynki. A tutaj też zrobimy tak, jak być powinno. Czyli nie otworzę, ja cię kręcę, ja nie mam siły. Na majonez to ja zawsze mam siłę. Dajmy na razie z łyżkę majonezu, zobaczymy jak to wyjdzie. Pieprz. Ten trochę soku z cytryny i troszkę soli. Dobra. Mieszamy. Jak jeszcze, to jeszcze. To też jest pyszne. Takie rześkie. Ta też jest pyszna. Jeszcze sobie dam trochę orzechów. Ja tak mam takie pokruszone. Jeszcze trochę tu dodam. Tych włoskich. Idealnie dopasują. Świetna jest ta sałatka. Sałatki już wyjechały, ja też już idę grillować. Ta z tym selerem jest pyszna, naprawdę, zróbcie sobie. Tak jak mówię, tam można coś takiego jeszcze dla przełamania dać, na przykład trochę rodzynek. No ja nie lubię, no ale no, to, że ja nie lubię, to nie oznacza, że goście nie lubią, nie? Jeszcze się nie żegnamy. Jeszcze się nie żegnamy? Żegnamy się. To już jest poranek dnia następnego, w którym musimy zakończyć dzisiejszy dzień. Gdzie są zdjęcia? Zdjęcia, ona... Ona chce oglądać fotoksiążkę, tą, którą ostatnio oglądaliśmy do filmu. No przecież to dziadka. Jeżeli macie ochotę i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry. Widzimy się jutro. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Machamy. Pa, pa. Ucho mi boli. Bardzo. No musisz pocałować. Cześć. Jest to drugie? No pewnie. Boli? Bardzo. Dziękuję. Jeszcze. Super, nie boli. Tu mnie bardzo boli. Tu, komar mnie... Widzisz? No jakie to jest niesamowite. Tu też mnie komar ugryzł, zobacz. Dziękuję, nie boli, wiesz? Gdzieś jeszcze mnie ugryzł? Tutaj. Tu? No to dalej, szybko. To jest pieluszek. Pieprzyk. Pieprzyk. Pieprzyk to jest. To cię boli gorzej? Nie. A może mnie boli. Dobra, dziękuję bardzo. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreaming.